Z Ewangelii według świętego Mateusza. Idąc nad Jeziorem Galilejskim, Jezus zobaczył dwóch braci, Szymona, nazywanego później Piotrem, i Andrzeja, jego brata, gdy zarzucali sieci na jeziorze. Byli bowiem rybakami. Powiedział im: chodźcie ze mną, a uczynię was rybakami łowiącymi ludzi. Od razu zostawiwszy sieci, poszli za nim. Idąc stamtąd dalej, zobaczył innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, jego brata, którzy wtedy z Zebedeuszem, swoim ojcem, szykowali w łodzi sieci. Ich także wezwał. I oni, od razu zostawiwszy łódź i swego ojca, poszli za nim. Pewnie wszyscy dobrze kojarzymy, że dzisiaj jest święto świętego Andrzeja, apostoła, który był, jak słyszeliśmy, bratem świętego Piotra, rodzonym bratem. I na okoliczność oczywiście tego święta wybrana jest i wskazana w liturgii ta dzisiejsza Ewangelia. Ewangelia, którą spróbujmy może, skoro jesteśmy już w Adwencie, nie zawsze to święto Andrzeja, świętego Andrzeja przypada w czasie Adwentu, ale skoro przypada w czasie Adwentu, to spróbujmy adwentowo tę Ewangelię odczytać. A już pewnie pamiętamy, mam nadzieję, że Adwent to jest przyjście Pana, oczekiwanie na Jego przyjście, otwieranie się na Jego przyjście. I tutaj też w tej Ewangelii mamy o tym właśnie powiedziane. Jezus przyszedł najpierw do tych przyszłych swoich apostołów, do tych rybaków. On najpierw do nich przyszedł. Wszystko od tego się zaczęło. Nie od ich jakichś starań, wysiłków, działań, tylko od tego, że Jezus przyszedł do nich. Gdyby Jezus do nich nie przyszedł, ich życie by się w żaden sposób nie zmieniło, nie staliby się rybakami ludzi. Oczywiście nie stałoby się to również wtedy, gdyby oni potem nie poszli za Nim. Ale najpierw Jezus przyszedł do nich, można powiedzieć, wszedł w ich życie. Tak, zapukał, mówimy czasem też, do ich serc, i oni te serca otworzyli na Niego. Już pewnie wcześniej nieraz Go słuchali, już wiele o Nim wiedzieli, więc kiedy On powiedział: zostawcie to wszystko i pójdźcie za mną, to oni natychmiast to zrobili. Tak, nie zastanawiali się długo, bo pewnie już byli wcześniej zachwyceni Jezusem, Jego nauczaniem, Jego postępowaniem, po prostu Jego osobą. Tak, tak jak już tutaj kiedyś sobie mówiliśmy, nie tak dawno, że wiara, relacja z Bogiem zaczyna się od zachwycenia się Bogiem, zachwycenia się Jezusem. Z tego rodzi się wiara i rodzi się miłość. No i tutaj tak samo. Jezus wszedł w ich życie, wkroczył do ich życia. Oni Go poznali, jakoś zobaczyli, usłyszeli. Tak, usłyszeli Jego słowo i to słowo ich zauroczyło, pociągnęło ich. Dlatego Pan Jezus nie musiał, żeby oni poszli za Nim, nie musiał ich, nie wiem, straszyć piekłem, na przykład, nie, mówiąc, że jeżeli nie pójdziecie za mną, to pójdziecie do piekła.
tak jak teraz niektórzy mówią, oj, nie będziesz chodził do kościoła, nie będziesz się modlił, to pójdziesz do piekła. I myślę, że w ten sposób ten ktoś stanie się człowiekiem wierzącym. Nie, w taki sposób ludzie nie stają się wierzącymi. Być może będą chodzić przez jakiś czas do kościoła, przynajmniej tak długo, póki będą wierzyć w to, że chodzenie do kościoła zapewni im jakieś bezpieczeństwo, uchroni przed jakimś właśnie gniewem Bożym. No, ale to nie będzie prawdziwe pójście za Jezusem. Tak. Jezus, wzywając do tego, żeby ktoś stał się Jego uczniem, tak, bo to nie jest jeszcze powołanie apostołów. Owszem, tak jak mówiłem, ci faceci, o których mówi dzisiejsza Ewangelia, potem zostali apostołami, ale tutaj można powiedzieć, że w tym momencie oni zostali po prostu uczniami Pana Jezusa, czyli dziś byśmy powiedzieli pierwszymi chrześcijanami. Tak. Po prostu. I tak właśnie człowiek, w taki sposób człowiek staje się uczniem Jezusa. Jezus jakoś pojawia się w ich życiu, oni zachwycają się Nim, bo Go zobaczyli, usłyszeli, co mówi. To ich poruszyło, to ich zachwyciło i kiedy On powiedział, bo do każdego, kogo Pan Jezus jakoś tak spotka, komu da się poznać, o właśnie, nie? Kto Go pozna, to każdy słyszy od Jezusa, pójdź za Mną. Zostaw wszystko i pójdź za Mną. Tak. Nie sądzę, żeby to, co dzisiaj słyszymy w Ewangelii, żeby oznaczało, że oni mają przestać być na przykład rybakami. Nie, po prostu to zostawili wszystko i poszli za Nim. Myślę, że raczej należy odczytywać w ten sposób, że zostawili cały ten dotychczasowy swój sposób myślenia, reagowania na różne sytuacje. Zostawili ten swój wewnętrzny świat dotychczasowy. Oczywiście, żeby pójść za Jezusem, pewnie też musieli nieraz zrezygnować z łowienia ryb, choćby po to, żeby towarzyszyć Panu Jezusowi na przykład, nie wiem, wtedy, kiedy On choćby na przykład rozmnażał chleb, chciał nakarmić mnóstwo ludzi. Ale wydaje mi się, że oni nie przestali być rybakami. Zresztą pamiętamy, że po zmartwychwstaniu Pana Jezusa poszli też łowić ryby. Myślę, że oni cały czas gdzieś tym łowieniem ryb się zajmowali. Pamiętamy też, Pan Jezus kiedyś powiedział Piotrowi, idź złów rybę. Czyli Piotr musiał mieć czym, rękami gołymi nie łapał tej ryby, więc ja nie sądzę, żeby ci ludzie przestali być rybakami w momencie, kiedy poszli za Panem Jezusem. Natomiast rzeczywiście zostawili całą swoją dotychczasową mentalność. Przewartościowali, a może też tak czasem mówimy, nie, swoje życie. Jakieś priorytety nowe się pojawiły w ich życiu. No i przede wszystkim nowy styl życia. Nowy styl życia. Styl naznaczony po prostu miłością. Styl naznaczony naśladowaniem Jezusa. To poszli za Nim. Myślę, że należy ten sposób właśnie rozumieć. Poszli Jego śladami, czyli poszli, żeby być takim jak On,
upodobnić się do Niego, zainspirować się Jego sposobem myślenia, postępowania, traktowania drugiego człowieka. I pewnie to miał na myśli Pan Jezus, mówiąc: staniecie się rybakami ludzi. Potem pewnie w praktyce można powiedzieć, że przyjęło to formę owego apostolatu, czyli takiego już całkowitego poświęcenia się głoszeniu Ewangelii. Ale to nastąpiło raczej dopiero w pełni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Natomiast w tym momencie nie. Chodziło o to, żeby oni zaczęli Jezusa naśladować. To była ta decyzja. To natychmiast zostawienie wszystkiego raczej oznaczało, że chcą się natychmiast wewnętrznie jakoś odmienić, można powiedzieć przeformatować, jakoś tak po prostu stać się nowymi ludźmi. Tak. I to jest najważniejsze. Nie? Pan Jezus nie wzywa nas, ja w każdym razie nie czuję się, nigdy nie pomyślałem nawet, że Pan Jezus wezwał mnie do tego, żebym ja pełnił jakąś określoną rolę, żebym wykonywał jakąś określoną pracę. On mnie wezwał do naśladowania Go, do pójścia za Nim, to znaczy do przemiany wewnętrznej na Jego podobieństwo. Natomiast z tego potem oczywiście wyniknęły różne decyzje. Pod wpływem tego doszło, nie, w moim życiu do różnych decyzji, które skutkują tym, że teraz robię to, co robię. Tak, ale pierwsza podstawowa rzecz to jest pójście za Jezusem jako za mistrzem miłości właśnie. Tak, to o to chodzi. Jeżeli my, nasze pójście za Panem Jezusem nie będzie po to, by od Niego uczyć się miłości, to choćbyśmy, idąc za Jezusem, podjęli najwspanialsze, najmądrzejsze, nie wiem, jakieś role ważne, nie? Takie pobożne właśnie, nie jak kapłaństwo, nie? Na przykład, to nam to nic nie da. Choćbym był kapłanem, biskupem czy papieżem, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.